Cześć, z tej strony Liduch, a to jest Krypta TV. Hazardous Environment Combat Unit HECU, HECU, jednostka do walki w niebezpiecznym środowisku, to elitarna formacja Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych, występująca w grze Half-Life oraz dodatkach do tego tytułu. W Opposing Force wcielamy się w jednego z jej członków, kaprala Adriana Sheparda. Zgodnie z nazwą formacji, żołnierze HECU specjalizują się w walce w nietypowych, ekstremalnych warunkach. Główna siedziba jednostki znajdowała się w bazie wojskowej Santiago w Arizonie. Dysponuje ona sprzętem, w tym pojazdami charakterystycznymi dla Armii Stanów Zjednoczonych z przełomu XX i XXI wieku, a także futurystycznymi kombinezonami PCV oraz robotami bojowymi. Komandosi wysyłani są tam, gdzie robi się naprawdę gorąco, gdzie zwykli wojacy na niewiele by się zdali. Jedną z takich misji był incydent w laboratorium Black Mesa w Nowym Meksyku w 2003 roku. Na skutek kaskady rezonansowej w ośrodku otworzyły się portale do świata Zen, przez które na Ziemię zaczęły ściągać niebezpieczne, wrogo nastawione do ludzi istoty. Rząd wydał polecenie posprzątania bałaganu, eksterminacji przybyszów, ale i zaangażowanego w eksperyment personelu naukowego, który początkowo myślał, że wojsko przybyło z pomocą. Nie wszyscy żołnierze byli zadowoleni z rozkazów, jednak większość je wykonała. Black Mesa stała się jednym wielkim polem bitwy, w środek którego trafili protagoniści Half-Life'a oraz dodatków. Początkowo wszystko szło dobrze, lecz wielu Marines zginęło z ręki Gordona Freemana oraz kosmitów. Ostatecznie jednostce nie udało się opanować sytuacji. Obcych wciąż przybywało, dlatego podjęto decyzję o ewakuacji i bombardowaniu Black Mesy. Część żołnierzy została porzucona na miejscu i była zmuszona na własną rękę walczyć o przetrwanie. Rządowi bardzo zależało na zatuszowaniu incydentu i wyeliminowaniu świadków. Zamierzano wysadzić ośrodek przy pomocy bomby termojądrowej. Zadanie to powierzono elitarnemu zespołowi Black Ops. Członkowie jednostki zabijali po drodze pozostałych przy życiu żołnierzy HECU. Mimo że zostali powstrzymani przez Sheparda, ośrodek i tak w ostateczności wyleciał w powietrze. HECU, tak jak cała Armia Stanów Zjednoczonych, wzięła udział w wojnie 7-godzinnej i została po niej rozwiązana. Z mojej strony to już wszystko, o czym chciałem wam opowiedzieć. Szczegóły fabuły z udziałem żołnierzy poznacie w innych filmach. Także do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.